Smerfy. Reżyseria Pejo. Kłopoty pracusia. Smerfa spiesznie! Poczekaj na swoją kolę! Tobie też! Jeszcze raz! Ale fajnie! To najsmerfniejsza zabawa w moim życiu! Jasne! A teraz przelecimy się z dziadkiem czarodziejskim balonem! Szybciej, moje smerfiki! Jestem już gotów do naszego wspaniałego lotu! Przerwij odliczanie, dziadku! Obiecaliśmy sasetce, że bez niej nie polecimy! Cześć, pracusiu! Co to jest? Mój stragan z pomysłami, a oto kilka moich najnowszych wynalazków. Hej! Popsułeś mój balon! Och, przepraszam, smerfiki, ale może wysmerfuję jakąś nową zabawkę. Umiem zrobić wszystko, czego zażyczą sobie wasze serduszka. Dzięki, pracusiu, ale teraz przydałoby się nam coś, żeby malarz szybciej malował. Tak, maluję właśnie portret sasetki. Jeśli się nie pospieszy, straci ona całą zabawę. Nat ma rację, ale musimy już pędzić. Szybciej malować, bo ja wiem. Żeby nie mówię, jak długo jeszcze będę musiała siedzieć bez ruchu. Sasetko, proszę, sztuka wymaga czasu. Czekaj cały dzień. A cóż to, malarz jeszcze nie skończył. Ale ja tak. Jeśli jeszcze dłużej zostanę na słońcu, za bardzo się opalę. Nie cierpię za bardzo się opalać. Cóż, moim zdaniem, malarzu, malowanie tych głupich obrazków zajmuje ci za dużo czasu. To nie są głupie obrazki. To jest sztuka, a sztuka wymaga czasu. Czasu? Na karłowate karpie, malarzu, to trwa już całą wieczność. Nie zdążę przelecieć się balonem. Nie tylko to. Niektóre smerfy już kończą zabawę i rozchodzą się do domów. Nic na to nie poradzę. Jestem artystą, a nie maszyną. I szybciej malować nie mogę. Chętnie ci pomogę, malarzu. Dzięki mojemu smerfograficznemu aparatowi możesz mieć portret w jednej chwili. C'est impossible. O, czuję, że to mi się spodoba. Smerfy, uśmiech. Twój portret, lalusiu. O, cudo. Zobaczcie, wspaniale! Następny? Ja pierwszy! Hej, w takim tłoku nikogo już więcej nie sportretuję. Co to jest zabawa? A mnie nie zaprosiliście? Gargamel! Chodźcie, Gargamelcio! Mam szczęście, zwiększyłem moje zapasy o jeden kąsek. Dalej, klakierku, bierzmy je! Tędy, maszniaku! Czasem się dziwię, że taki stary smerf jak ja ma taką dobrą formę! Tym razem mi nie uciekniecie! A niech to smerf, teraz już wiem, jak zrobić mus owocowy! Warkoczyki ci wyjmę, a biegi ci zamaluję, a czap... Gargusiu, uważaj! Co za szczęście! Uciekajmy stąd! Och, dzięki smerfom, że nic ci nie jest. Ale tobie nie ma za co dziękować. Gdybyś robił nam portrety tak szybko jak aparat pracusia... Uśmiech, proszę. Gargamel by nas nie znalazł i nie byłoby tej całej awantury. Ale artyzm wymaga czasu. Smerfograficzny aparat pracusia jest fantastyczny. Wyglądam na prawdziwego siłacza. A ja na wielkiego mędrca. Ale światło jest beznadziejne i cienie są za głębokie. Jesteś zazdrosny, malarzu. Aparat pracusia robi lepsze portrety i o wiele szybciej niż ty. Wobec tego będę malował tylko las. Natura doceni prawdziwą sztukę. Czy coś mówiłem? Uśmiechnij się. I jeszcze raz uśmiechnij się. Jak mogę się uśmiechać, skoro mnie boli noga? To dla was, smerfy. Nie czekam na podziękowanie. Muszę zrobić jeszcze wiele portretów. To prawda, że maseczki błotne poprawiają cerę, ale wyglądają strasznie. Chyba bym umarł, gdyby jakiś smerf mnie teraz zobaczył. Hej, lalusiu, uśmiechnij się. Nie wiedziałem, że laluś jest taki bojaźliwy. Och, marudo, uśmiechnij się. Nie cierpię się uśmiechać.
Spokojnie, dziadku, spokojnie. Po raz pierwszy korzystam z mikstury o tak wielkiej mocy. Musimy być bardzo ostrożni, nie wiadomo, co może się stać. Uśmiech, proszę. A niech to Smurf, pracusiu, nie! Ojej! No teraz już wiadomo, co się stanie, gdy nie będziemy ostrożni. Papo Smurfie, ja mam już tego dosyć. Naprawdę, Papo Smurfie, musisz stanowczo zabronić pracusiowi robienia takich niekorzystnych portretów. Pracuś musi już skończyć z tym portretowaniem. Im szybciej, tym lepiej. Chciałem zrobić przyjemność wszystkim Smurfom, ale skoro nie doceniają mojego wysiłku, będę robił portrety gdzie indziej. Portrety Smurfów były ciekawe, przyznaję, ale piękno natury poraża mnie. Sakra Smurf! Moje płótno! Stało się coś, malarzu? Tak! Przez ciebie moje arcydzieło stało się teraz wielkim arcygniotem! Naprawdę nie chciałem zniszczyć twojego obrazu. Proszę, weź mój, jeśli ci się podoba. Nie podoba mi się. Artyści są najgorszymi krytykami. Może lepiej już skończymy z tym szukaniem Smurfów, Gargusiu? Tak, tak. Skończyć nigdy, ty rozlazły mięciaku. Kto? To twoje pomysły się rozłażą. Potrzebuję tylko przebłysku natchnienia i tyle. No, no, no. Właśnie to się nazywa przebłysk natchnienia. O, Gargamel. Ojej! Na malutkie misie, jak to miło, że lecimy twoim balonem. Malarz tak długo malował mój portret, że omal nie straciłam okazji. A niech to Smurf, zawsze z przyjemnością zabieram was na przejażdżki. Popatrzcie, czy to nie pracuś biegnie tam przez las? Tak, a za nim będzie Gargamel. Trzymać się wiatru, Smurfiki, schodzimy. Na pomoc, Smurfy, ratunku. Zaraz go dorwiemy, Gargusiu. Świetnie, bo mam wielką ochotę na małą niebieską przekąskę. Nic z tego nie będzie, ty tchórzu jeden. Wybacz, nie mamy już miejsca. A ja mam tyle miejsca dla Smurfów u mnie w żołądku. Och, ależ to będzie smurfny obrazek. Mój pracusiu, siedząc w kotle u Gargamela, nie zrobisz żadnego obrazka. Ale stąd świetnie widać cały las i naszą wioskę Smurfów. Tak, jak Smurfy zobaczą te obrazki, na pewno docenią mój wynalazek. Nie mogę się doczekać, kiedy pokażę Smurfom leśne obrazy. Hej, moje obrazki, nie ma ich! Sacre bluches! To chyba obrazki pracusia. Nasz las. O la la. I wioska Smurfów. Obrazki pracusia wcale nie są złe. Tak, ale ja jestem zły. Gargamel! No. To jest naprawdę piękny widok. Z czego się tak cieszysz, Gargusiu? Popatrz na to uważnie. Te obrazki to świetne mapy, które doprowadzą nas do wioski Smurfów. O nie, to wszystko moja wina. Gdybym nie wynalazł smurfograficznego aparatu, nie doszłoby do katastrofy. No cóż, chciałeś tylko pomóc robić portrety o wiele szybciej. Chodź, musimy wszystkich ostrzec. I co teraz będzie? No cóż, drogie Smurfy, jeśli pracuś i malarz się nie mylą, trzeba przeszkodzić Gargamelowi w odnalezieniu naszej wioski. Ale jak to zrobimy? Nie mamy czasu do stracenia. Zanim Gargamel się tu zjawi, trzeba zamaskować wioskę. Szybko, bierzmy się do roboty! Rusza! Czy uda nam się tak szybko zmienić wygląd wioski, Papo Smurfie? Niestety to chyba nasza jedyna szansa, pracusiu. Spróbuję namalować coś wyjątkowego, żeby Gargamel nigdy nas nie znalazł. No cóż, nieraz powtarzałeś. Vif la différence. Niech tak będzie. Uważajcie trochę, rozlazłe gamonie. Widziałem już to wielkie drzewo. Muszę przyjrzeć się obrazkom. Mam nadzieję, że nasz plan się uda. Oczywiście, że tak. Przecież to plan doskonały. Namalowałem obrazki takie jak twoje, które naprowadzą Gargamela na fałszywy trop.
Oczywiście, jak pokazują te obrazki, legowisko małych niebieskich stworzonek znajduje się już bardzo blisko. Hej, Gargamelu, ja jestem tutaj. Jak dobrze, nawet przygotowali powitania, a teraz broć ich. Uśmiech, proszę. Hej, co się dzieje? Nic nie widzę. O, ja widzę wszędzie małe niebieskie plamki. Uśmiechnąć się i tylko proszę nie zezować. A teraz moje podróbki. Hej, wracajcie tutaj! Przykro mi, z obrazkami koniec. Po co ten pośpiech? Mam obrazkową mapę, która doprowadzi nas do ich wioski. Chodźmy. Po pyszne niebieskie smakołyki trzeba iść w tym kierunku. Zgodnie ze smerfoobrazkami wioska smerfów znajduje się za tymi krzakami. Jak to dobrze, że smerfy są takie uzdolnione, co, Gargusiu? O tak, ale ich sztuka sprawiła, że jestem głodny. Tak głodny, że chyba skoczę sobie na wcześniejszy obiadek. To będzie dobry skok. Nigdy nie widziałem ładniejszej scenki. Uśmiech, proszę. Dziwne, nawet się nie uśmiechnęli. Na kameleona, babciu, będziemy się jeszcze przebierać? Jak chcesz, sosetko. Dzięki malarzowi i pracusiowi nie musimy się maskować, czyli przebierać. No cóż, niestety z moimi obrazkami już koniec. Dlaczego? Przecież nie były one takie złe. Wiem o tym, ale Laliuś już nie odda mojego smerfograficznego aparatu. O, naprawdę, co za fantastyczny wynalazek. O lala, wiem, co masz na myśli. Uśmiech, proszę. Życie jest smerfne. Ale fajnie, lepiej nie bałwana, to świetna zabawa. Na odważne owczarki! Jasne, że lepiej robić bałwana niż nim być. Pracusiu, gdy działa twój automatyczny grzejnik, zaraz robi się ciepło na sercu. Nie wspomnę już o naszych domkach. No cóż, ja smerfaszniak wolę własnoręcznie napalić w kominku. Tak jak własnoręcznie zrobiłem te wspaniałe rękawiczki. Obawiam się, ważniaku, że na razie nie będziesz mógł napalić w kominku. Nasze drewno jest zupełnie zmarznięte. W takim razie będę korzystał z wynalazku pracusia. Ach, jej, straciłem moją cudowną rękawiczkę. Och, ty biedaku. O, biedny ważniak, co teraz będzie? Ach, pracusiu, jestem zachwycona twoim wynalazkiem. Ach, jeśli podoba wam się mój automatyczny ogrzewacz domków, to co powiecie na mój najnowszy wynalazek? Mój smerfowy pojazd śnieżny napędzany podmuchem. Jest super, pracusiu. Możemy teraz pojechać do lasu i zebrać trochę smerfojagód na mój grzany napój jagodowy. Łasuchu, 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 który smerf przy zdrowych zmysłach chciałby iść teraz do mroźnego lasu po parę głupich smerfojagód? Ja! Tak myślałem, na co więc czekamy? La, 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 la. Na wesołe wiewiórki, ciekawe, kto ulepił te bałwany. Nie wiem. Lepiej dołączmy do innych. Czy ten pojazd nie może smerfować szybciej? O! Ojej! Oczywiście nie popisałeś się, pracusiu. W tym pojeździe jest mnóstwo braków. Największym brakiem jesteś ty, smerfie ważniaku. O nie! Wiesz dobrze, że zawsze jestem dosko! Uwaga! Panuje nad maszyną! Wydaje mi się, że smerfy nas poznały, Gargusiu! Tak, ale nareszcie sen stał się jawą. Te smakowite kąski lecą mi prosto w ręce. Do licha, ten idiotyczny wynalazek pokrzyżował mi plany. Smerfujmy stąd!
I znowu nawaliłeś, Gargusiu! To nie ja nawaliłem, tylko ta piekielna rycząca maszyna. A jednak ten niezbyt udany wynalazek może mi się przydać. Nie cierpię tego błysku w jego oczach. Ja też. Z powodu fatalnego pomysłu pracusia mieliśmy to straszliwe przejście z Gargamelem. I to jasne, omal życia nie straciliśmy. Spokojnie, moi drodzy. Na szczęście wszystkie smerfy są całe i zdrowe. O, masz rację, papo smerfie. A więc nie ma powodu naskakiwać na pracusia. A teraz muszę wracać do laboratorium. Pracusiu, twój grzejnik chyba źle działa. W moim domku jest tak gorąco, że Smerfuś ciągle płacze. Nie rozumiem, co się stało. Smerfie pracusiu, przez twój grzejnik skurczyły mi się spodenki. Nawet na Smerfusia są za małe. A w moim domku jest cieplej niż w piecu. Przez twój grzejnik babeczki mi wyszły suche jak pieprz. Ojej, jakie twarde litości. Nie rozumiem, co tu nawaliło. Źle. Cóż, boję się, że ważniak ma rację. Może straciłem swój smerfny talent. Ach, zapomnij o tych niewdzięcznikach. Cóż, moje wynalazki się zepsuły. Ha, wszyscy szybko zapomnieli o twoich wcześniejszych udanych wynalazkach. A wiesz, że masz rację? Parujesz jak wół, naprawiasz im domy, budujesz im mosty i powiedz, co ty masz w zamian. Nic. Nie słuchaj, on cię podjudza, pracusiu. Smerfy wcale nie chciały ci z... Hej, ty mądralo! Założyłeś skrzydła tył naprzód. Frajer! Hej, zaczekaj na mnie! Chodź, pracusiu, zostaw ich! Poszukamy nowych przyjaciół, którzy docenią twoje talenty. Tak, właściwie nikomu nie jestem potrzebny. Nawet nie będą za mną tęsknić. Popełniasz błąd, pracusiu. Ty też, sieroto! Żegnajcie, i to na zawsze. Jestem dobry w byciu złym. Naprawdę uważasz, że to beznadziejne urządzenie będzie działało? Zaraz wprowadzę kilka genialnych zmian i mój nowy smerfodkurzacz wciągnie tu te wszystkie małe niebieskie stworzonka. A teraz przy pomocy tej mini rękawiczki moja cudowna maszyna wyśledzi te maleństwa. O tak! O mało nie zapomniałem o mojej najważniejszej niespodziance. Rety, to się nazywa kompleksowe działanie. Och, na samą myśl o tych mrożonych niebieskich przysmakach dostaję dreszczy. Wiem, że jest zimno, drogie smerfy, ale może zaraz pracuś naprawi swój grzejnik. Ciekawe, czemu pracuś nas opuścił bez słowa pożegnania. Och, to moja wina, papo Smerfie. Wszyscy jesteśmy winni, bo krzyczeliśmy na pracusia, kiedy zepsuły się jego wynalazki. Postępowaliście bardzo niesmerfnie. W końcu żaden smerf nie jest doskonały. Prawie żaden, są wyjątki. Czy wszystkie twoje przepisy były bardzo udane, łasuchu? No, nie, papo Smerfie. A czy wszystkie twoje ubrania leżały doskonale, krawcze? Nie, papo Smerfie. A więc wszyscy powinniście się wstydzić. Skoro tak jesteś przejęty, ważniaku, poprowadzisz ekipę poszukiwawczą. Ekipę poszukiwawczą w takim rus? Ale nie mam nawet rękawiczek. Och, robi się bardzo zimno. Martwię się, jak smerfy poradzą sobie w wiosce. Po co się martwisz o te łamagi? One się o ciebie nie martwiły. To nieprawda, twoi przyjaciele byli tylko trochę niegrzeczni. A może byś tak zmienił piosenkę? Prawda jest taka, inne smerfy żałowały, że w ogóle przyszedłeś na świat. Chyba masz rację. Jeśli mu uwierzyłeś, pracusiu, to teraz popatrz. Ciekawe, co ten dobroczyńca knuje. Tak wyglądałaby wioska smerfów, gdyby ciebie nie było na świecie. Ja rozumiem. Przecież wiosną malowałem domki i naprawiałem dachy. Pracuś niczego nie naprawiał, bo taki smerf nie istniał. To najsmutniejszy dzień w historii smerfów.
Wioska jest tak zniszczona, że należy natychmiast się stąd wyprowadzić. Na pomoc! Pomóżcie mnie i Smerfusia! Szybciej, musimy ich wyciągnąć. To najlepszy ubaw, jaki w życiu widziałem. Nie chce mi się wierzyć. Skoro Smurf Pracuś nigdy nie istniał, to kto miał dbać o ogrzewanie domków lub przeprowadzać naprawy? To najsmutniejsze zdarzenie, jakie w życiu widziałem. Tak? Świetne, co? Och, właściwie to jest straszne. Jeśli uważasz, że to smutne, popatrz na to. Niesmarznięte zające jest mi strasznie zimno. Nie cierpię, jak jest straszliwie zimno. Nie bójcie się, drogie Smurfy. Wkrótce znajdziemy miejsce na odpoczynek. Mam nadzieję. Teraz rozumiesz, Pracuszu, jak jesteś ważny dla innych Smurfów? Daj spokój, nie daj się nabrać na taką sztuczkę. Nie bądź głupi. No tak, ja wiem. Jeśli nadal się wahasz, pokażę ci, co się dzieje ze Smurfami właśnie w tej chwili. Pracuszu, wróciłem, Kazielki, cieszycie się? Muszę ich ratować. Hej, zaczekaj! Po co ci te łamagi? Cicho bądź, to moi przyjaciele, a przyjaciół nigdy się nie opuszcza. Ach, jak ktoś jest dobry, to zawsze będzie dobry. Tak, życie jest piękne. Nie martwcie się, Smurfy, uratuję was. Tak myślisz, jak to ciebie uratuje. Stój, co ty wyprawiasz, nędzny robaku? Naprawiam swój pojazd, a teraz zabiorę się do was. Do licha znowu nic. Nienawidzę Smurfów. I po co ja ciągle zadaję się z tym zakutym łbem? Tak, właśnie. Trzeba urządzić wielkie przyjęcie z okazji powrotu Pracusia. Lodu do zimnych napojów nam nie zabraknie. Wyciągnijcie mnie stąd, strasznie mi zimno. Przepraszam, ważniaku, odmroziłbym cię szybciej, gdyby nie twoja rękawiczka, przez którą zepsuł się grzejnik. Rękawiczka ważniaka? Nie cierpię rękawiczki ważniaka. Wiem, że mówię teraz w imieniu wszystkich Smurfów. Cieszymy się, że wróciłeś, Pracusiu. Na śnieżną panterę i kto to jak? Gdyby nie Pracuś, mielibyśmy kłopotów co niemiara. Albo jeszcze więcej. Nie mogę sobie wyobrazić, co zrobilibyśmy bez ciebie i twoich wynalazków. A ja mogę. W wersji polskiej udział wzięli Wiesław Michnikowski, Wiesław Drzewicz, Aleksander Gawroński, Mieczysław Gajda, Jerzy Mazur, Agata Gawrońska, Barbara Bursztynowicz, Tomasz Jarosz, Zbigniew Suszyński i inni. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Stanisława Dziedziczak. Dźwięki Jerzy Januszewski. Montaż Halina Ryszowiecka. Kierownik produkcji Andrzej Oleksiak.